Dzień dobry. Oj, trzęsie nam się trochę, ale okej. Okay. Studio Adrom. Dzień po zakończeniu półfinałów. Nie będziemy udawać, żeśmy umówili od razu, tylko sobie daliśmy, żeby przespać. Przemysław Frasunkiewicz, trener Arki Gdynia. Dzień dobry. Dał się namówić, żeby podzielić się swoimi refleksjami na temat tego, co się wydarzyło w półfinale i nie tylko. Przegrana z Anwilem Włocławek. No i właśnie. No i co? Jak się obudziłeś dzisiaj, to co sobie pomyślałeś? To samo co wczoraj i to samo co po meczach we Włocławku. Mieliśmy swoje szanse i ich nie wykorzystaliśmy w obu meczach tych we Włocławku. W końcowych minutach, w meczu numer 4 chyba na 50 parę sekund do końca, przy wyniku plus 1 dla Anwilu mieliśmy otwarty rzut. Za 3 chyba Bostika. Nie trafiliśmy. No i niestety Anwil doprowadził do stanu 2-2 i ten mecz numer 5 to już wiadomo, mogło się cuda dziać w takich meczach i myślę, że w tym meczu Anwil był od nas lepszy wczoraj. Ale cuda się działy? Ja mówię o takich cudach, że zaczynamy od 11-0, a potem popełniamy 5 błędów takich naprawdę karygodnych pod rząd. I dajemy Anwilowi szybko wrócić do meczu. Do przerwy schodziliśmy minus 7 chyba i szybko to odrobiliśmy i potem znowu w jakimś tam momencie przebłysk Janiusza Almeidy i znowu trzeba było gonić. Tak więc taki mecz bardzo emocjonalny, ale też pokazujący kto kiedy może grać. Kto kiedy może grać, a co to tak znaczy? To znaczy, że niektórzy gracze w takich meczach, powiedzmy, są stworzeni do takich meczów i to oczywiście nie jest tak, że 10 meczów z takim ciężarem gatunkowym i dany gracz 10 razy pociągnie swój zespół, ale w tej serii było widać, kiedy kto w jakim ważnym momencie jest w stanie to udźwignąć psychicznie i trafić do kosza. Ale czyli twoi nie udźwignęli? Trochę? Ja bym tak nie powiedział, że nie udźwignęliśmy, ale popełniliśmy zbyt dużo błędów. Anwil to jest mistrz Polski i pomimo kontuzji Sobina, która dużo zmieniła bardzo we Włocławku, myślę, że tutaj nie można przysnąć nawet na sekundę, a my zrobiliśmy po prostu kolosalną liczbę bardzo prostych błędów. No właśnie, ale to bardzo ciekawy wątek, ale czekaj, do tego jeszcze wrócimy za chwilę. Natomiast ja chciałem zapytać o porównanie tego piątego meczu, które mi się rzuciło z Legią i tego. Czy to w ogóle da się coś zważyć tutaj? Bo na ten piąty mecz z Legią miałem wrażenie, zresztą rozmawialiśmy też przed tamtym meczem, żeście wyszli po prostu zmobilizowani, skoncentrowani, z pomysłami i narzuciliście swoją narrację, tak to nazwijmy, prawda? A tutaj ja byłem zdziwiony, bo mówię, będzie to samo. Oni już mają doświadczenie, wiedzą jak to zrobić. Ale w ogóle z tego nic nie wyszło. Było tylko to 11-0, a potem było zupełnie co innego. Nawet nie mówiąc o ciężarze przeciwnika, to jednak trochę było zaskoczenie dla mnie. Nie dało się tego porównać? Nie dało się tego zrobić tak samo? Nie. To dwa kompletnie inne zespoły. I z całym szacunkiem dla Legii, bo grała też świetną serię i bardzo udany sezon dla trenera Spasewa i tych chłopaków, ale to jest mistrz Polski i to jest zespół grający bardzo mądrze i my mieliśmy swój sposób i tutaj powiem inaczej, nawet powiem, że te dwie serie się bardzo różniły od siebie, bo z Legią cały czas szukaliśmy dobrych meczapów, dobrych rozwiązań, co nam lepiej pasuje, spędziliśmy naprawdę dużo czasu na tym, żeby porównać kto kogo jak broni, bo już mieliśmy takie problemy przy pilnowaniu Karolaka, że taką dokładną analizę zrobiliśmy akcja po akcji. I myślę, że nie do końca ten zespół to jest nowy zespół w tym sezonie, 6 nowych graczy i myślę, że też nie do końca w pewnym momencie zrozumiał w tych meczach w Warszawie, że Legia jest groźna. Natomiast z Anwilem to całkiem inna historia. Od pewnego momentu dokładnie wiedzieliśmy, co funkcjonuje, co nie funkcjonuje. Nie byliśmy po prostu w stanie tego zrobić. A to jest ciekawe właśnie, bo Robert Witka siedział za twoją ławką, był wczoraj w studiu Adrom i on mówił, że ty się łapałeś za głowę, mówiąc kolokwialnie, a w praktyce no cały czas też nam powiedziałeś to po meczu, że to w ogóle nie tak, że tutaj nie tak, tak nie tak, tu nie tak, tu nie tak. Jak to się stało, panie trenerze, że pana zespół nie robił tak, jak
chciał trener? Z jakiego to powodu było? Nie wiem, myślę, że jeżeli mamy problem z rozpoznaniem, która to jest prawa ręka, która lewa ręka u przeciwnika, no to już jest to duży problem. To też nie jest tak, że to się dzieje w każdej akcji. Na takim wysokim poziomie, żeby ograć Anvil, to się może zdarzyć 2-3 razy w meczu, a nie 6. Jeżeli to się zdarza 6 razy, no to nie będzie sytuacji takiej, że Anvil tego nie wykorzysta. Na takim poziomie każdy taki prosty błąd banalny jest przekładany na punkty. Stąd w każdym meczu średnio traciliśmy ponad 90 punktów. Ale to jest z tej samej bajki, z której zawodnicy Anvilu po czwartym meczu mówią: no mieliśmy pomysły na Florensa, ale nagle błąd, nie. Podwojenie, to coś innego? Z innej bajki to jest? Nie, myślę, że... I on rzucił 38, dlatego że popełniliśmy dużo błędów, więc to jest dla nas optymistyczne, bo jak tego nie zrobimy, to on tyle nie rzuci. To była taka narracja. A to jest... Jak to czytać? No bo ktoś powie, no to panie trenerze, to masz warcabistów, a kazałeś im w szachy grać. No kurczę, nie, właśnie. Nie, to nie jest tak, że za trudne były zadania? Myślę, że odwrotnie. Miałeś szachistów, a grali warcaby? Tak. Jeżeli chodzi o takie porównanie, to byli w stanie wykonać czasami zawiłe kombinacje szachowe, a brakowało prostego ruchu pionkiem. I to jest trochę niepokojące, ale myślę też, że spora część tych ludzi nie grała jeszcze na takim poziomie i niestety, ale ta presja była może za duża dla niektórych i nie potrafiliśmy naprawdę zrobić tego ruchu piątkiem na przód. No właśnie, bo Krzysztof Szubarga po meczu powiedział, że nie byliśmy przygotowani na ten piąty mecz. Pod żadnym względem, zawiedliśmy pod każdym względem. To też się podpisujesz pod tym jako zespół, no bo ty jesteś zespołem też, tak? No nie mówię, że oni nie byli przygotowani, tylko wy nie byliście przygotowani. Nie wiem, mentalnie pękliście. Coś takiego tam chyba padło z tego, co pamiętam. Przygotowani byliśmy. Bo w tym meczu numer 4, od tego meczu numer 4 mieliśmy już pewne rzeczy naprawdę już sprawdzone i one funkcjonowały. A prawda jest taka, że te mecze numer 3 i 4 mogliśmy je wygrać i tak jak powiedziałem, mieliśmy tam na minutę do końca. Rzut otwarty w poprzednim meczu, w trzecim meczu też mieliśmy trzy akcje na remis i tego nie zamknęliśmy. I na pewno jest coś takiego, że wtedy stres jest po naszej stronie jakiś tam i nie wszyscy mogą grać w takim momencie. A tak a propos stresu, przypomniała mi się twoja konferencja prasowa z Włocławka, gdzie jak gdyby, no mając już trochę doświadczeń z koszykarskiego świata na różnym poziomie i oglądając różne rzeczy, już trenerów mówiących różne rzeczy mówiłem, więc treść mnie jak gdyby nie zdziwiła, ale zdziwiło mnie takie, że byłeś, no wyglądałeś na strasznie zestresowanego, zdenerwowanego tym, co się wydarzyło. Jak gdyby nie wyglądało, że grasz tutaj rolę, tylko że po prostu jednak z ciebie wyszło po prostu, jak jesteś zły. Jak tam ten moment wspominasz? Bo twoi asystenci powiedzieli mi, no Przemek to jest gracz, Przemek cały czas gra, Przemek panuje nad wszystkim. Były takie momenty, kiedy panowałeś nad wszystkim tylko w tej serii? Znaczy nie da się panować nad wszystkim i też nie można mieć takiego założenia, że chce się panować nad wszystkim, bo to już jest w ogóle, na samym początku to już jest błąd, ale to no fakt, no byłem strasznie sfrustrowany, bo są pewne momenty w meczu, które zmieniają, może nie nawet całą serię, ale zmieniają te kluczowe mecze i tam był taki moment i to jest rzecz, którą ciężko po prostu sobie wytłumaczyć. Co nie zmienia faktu, że to też wynika z tego, że w sezonie chcieliśmy wygrać każdy mecz, nie było takiej sytuacji, że powiedzmy, jesteśmy jedną tam z pięciu najsilniejszych drużyn w Polsce i jakieś tam sobie mecze w połowie sezonu odpuszczamy, bo graliśmy przed chwilą w Berlinie na przykład. I taką mieliśmy mentalność przez cały sezon i teraz po takiej porażce po prostu ciężko jest dojść do siebie, bo mieliśmy ten awans na wyciągnięcie ręki. Ale to nadal nie zmienia też sytuacji takiej, że mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy ich i w tym piątym meczu decydującym Anvil był po prostu nas lepszy.
No dobrze, a jeszcze wrócę do tego wątku, bo tam oczywiście zaznaczyłeś, że nie mówisz o sędziowaniu, ja to rozumiem doskonale, ale no, obaj w różnym stopniu i w różnych rolach jesteśmy dziećmi tej ligi, prawda? Mhm. Tutaj właściwie całe życie spędziłeś, prawda, w PLK, ja też tym się interesuję od 30 lat praktycznie. I tutaj taki wątek zaistniał, że to Igor Milicz na to zwraca uwagę, że tutaj wszyscy przyjeżdżają i mówią, ale fizyczna liga, ale mocna liga, ale i doszło do mnie taka opinia, że to jest zakamuflowana uwaga, że sędziowie dają za dużo grania takiego fizycznego, że to tak nie powinno być, że jednak nie będziemy mieli fajniejszej ligi, dopóki nie zacznie się troszeczkę bardziej odcinanie tego, żeby tej fizyczności było mniej trochę, że na świecie po prostu artyści grają i nikt ich nie bije, bo na to nie pozwalają arbitrzy. I nie krytykujemy tutaj sędziów teraz, od razu mówię, że tylko mówimy o tendencji. Czy takie coś w Polsce istnieje, w polskiej lidze, czy coś takiego obserwujesz, czy byś wolał, żeby tego kontaktu odgwizdywanego było więcej? Ja myślę, że to jest nie do końca prawda. Myślę, że mi tutaj śpiewa, ale mów. Myślę, że przynajmniej te doświadczenia moje jako zawodnik, odrobinkę liznałem tej Euroligi, bo miałem szansę przez 2 lata to oglądać z bliska i teraz w tym roku te doświadczenia z Eurocupu mówią, że gra jest wszędzie bardzo fizyczna i atletyczna. Myślę, że różnica jest taka, że może w Polsce troszeczkę bardziej przyzwala się na jakieś tam nieczyste zagrania. A co to znaczy przyzwala się na nieczyste? Myślę, że to wynika głównie z słabszych umiejętności. Dobrze... Sędziów czy trenerów? Nie, zawodników, tak. Dobrzy gracze faulują wtedy, kiedy chcą, a słabsi gracze nie chcą faulować i stąd są takie kontrowersje. My grając w Eurocupie te 10 meczów, a naprawdę rzadko nie przypominam sobie, żebym miał jakieś tam większe pretensje, bo jak jest faul, to jest faul. Gracz, który przegrywa jakąś tam pozycję czy jeden na jeden, to widać, że będzie faulował. U nas nadal troszeczkę tej jakości brakuje i próbujemy nadrobić jakimś tam ciągnięciem za rękę i takimi rzeczami. I taka jest po prostu ta polska liga i jest bardzo specyficzna, bo mówisz 30 lat, ja siedzę w tym 25 lat i naprawdę rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy grali w Europie i mówią, że no tutaj u nas jest naprawdę mocno. Ale to dobrze czy źle? Powinno to się zmienić, czy... Znaczy, myślę, że musimy iść w stronę Europy. I wiadomo, że... No, ale dajmy taki przykład. No, ta seria nasza była fizyczna, czy nie? No właśnie, to chciałem cię zapytać, nie? No, była czy to bardzo... była brudna seria, czy to była seria fizyczna? I czy tę serię powinni sędziowie jakimiś decyzjami zmienić? Czy też po prostu tak było, podajemy sobie rękę, jeszcze zapytam cię, co tam ci Igor powiedział na końcu, przy podawaniu ręki i zamykamy temat. Znaczy, w ogóle jest temat? Czy nie mamy o czym rozmawiać, to zamykamy, idziemy dalej? Myślę, że jakiegoś tam tematu większego nie ma. Igor zrobił bardzo sprytną rzecz, ponieważ w większości meczów dominowaliśmy przeciwników, ale na pewno nie grając jakichś brudnych zagrań, tylko grając mocno fizycznie i atletycznie. I takie stwierdzenie, że nie jesteś, że to nie są rugby i nie jest piłka ręczna. Bo to był wywiad przed serią, tak, prawda? No to przecież to nie jest przypadek. Ale oczywiście to jest świetna robota Igora, bo wpływanie na jakieś tam postrzeganie tego wszystkiego, co się dzieje, to jest też umiejętność trenera. Ale prawda jest też taka, że uważam, że w tej serii za dużo było jednak uderzeń w twarz, podstawianie nóg i tego typu rzeczy. I to nie dlatego przegraliśmy. Przegraliśmy dlatego, bo nie wytrzymaliśmy... Ale odgwizdanych czy nieodgwizdanych? Nieodgwizdanych. Myślę, że było parę nieodgwizdanych, ale to też, tak jak powiedziałem wcześniej, ta liga jest naprawdę fizyczna i koszykówka ogólnie bardzo przyspieszyła i ja zapraszam każdego, żeby wziął sobie gwizdek i stanął z boku i próbował posędziować. To jest bardzo ciężkie. A tak jak mówię, no... Fizyka, tak. Była to seria bardzo fizyczna, w niektórych momentach może brudna, ale główną rolę tutaj odegrała psychika i trzeba być gotowym na wszystko. Nie można, nawet jeżeli dojdzie do kontaktu jakiegoś takiego, jak mówimy, brudnego,
a był to na przykład umyślny albo nieumyślny kontakt, ciężko teraz to ocenić, to nie może to powodować dekoncentracji gracza na następne 10 minut. A tak się zdarzało w naszym przypadku i tutaj po prostu niektórzy gracze nie uciągnęli tego. Zazwyczaj moi goście tutaj się wypowiadają, ale ja teraz mam taką refleksję, która nie chciałbym, żeby uciekła. Powiedz mi, czy się zgadzasz, czy nie, że dokonała się rewolucja w naszej lidze, jeżeli chodzi o szybkość gry w ostatnich 2 latach. Wszystko nam skoczyło z poziomu 70+ na 80+ i więcej, a niektórzy zawodnicy po prostu, tak jak powiedziałeś, oni na tym nie nadążają i stąd ta fizyczność, bo oni dalej grają pewną rzecz, która była wcześniej i może teraz jest ten okres taki przejściowy, jest. Że jest łokieć wysunięty, noga wysunięta, która dawniej by nie powodowała takiego twardego zderzenia, ponieważ byłby czas na reakcję, a tutaj nam wszystko przyspieszyło. Mogłoby tak być? Oczywiście, nam się... Bo ty mówisz, że życzę każdemu, żeby gwizdał. Ja mówię, że życzę każdemu, żeby wyszedł teraz na boisko i ganiał za tymi atletami. To się zgadza, przyspieszyliśmy bardzo. No, wiadomo, tendencja jest taka na świecie i za oceanem i na Europę to się przekłada. Ja myślę, że to jest bardzo dobrze, bo jednak wyniki 60-70 nie są tak fajne dla kibiców jak 90 i 100. I naprawdę nie ma tutaj mowy o tym, że nie, drużyny bardziej skupiły się na ataku niż na obronie, bo po prostu taka teraz jest koszykówka. Myślę, że niektórzy gracze też nie do końca rozumieją to, że to się wszystko zmienia i teraz trzeba biegać, nie można chodzić po boisku. Trzeba robić częściej zmiany. Kiedyś byliśmy przyzwyczajeni jeszcze 10 lat temu, że gracz sobie grał 36 minut, poszedł sobie do obrony, poszedł sobie do ataku, rzucił parę razy i było ok. Teraz jest to wszystko tak nakręcone, że nawet zmiany co 3-4 minuty są wskazane. I faktycznie może być tak, że mamy teraz okres przejściowy niektórzy gracze albo będą musieli zmienić swoją grę, albo nie będą przydatni. No to niestety taka jest prawda. I jeżeli Michał Ignerski gra na piątce, albo Markus Giniar gra na piątce, to widać, że to nie jest przypadek, bo to nie jest pierwszy taki przykład. I to nie jest też tak, że ja albo Igor sobie wymyśliliśmy teraz nagle, że będziemy tutaj nową koszykówkę tworzyć. No to ciekawy wątek, ale już mam teraz 3 poboczne, więc jeszcze do tego wrócimy. No to co ci ten Igor powiedział po tej rywalizacji? Co tam? Nie pamiętam naprawdę. A ja słyszałem, że rozmawialiście o tym, że teraz wracamy do przyjaźni znowu. Że coś takiego padło, a w ogóle był taki moment, że nie było przyjaźni, tutaj jak się dlatego mówię, że nie pamiętam, bo nie bardzo wiem, o co chodzi. Naprawdę, nie bardzo wiem, o co chodzi i przyjaciółmi nigdy nie byliśmy. A wyście grali razem? Nie, chyba, nie? Minęliście się akurat. Nie, śmieszna sytuacja, bo byliśmy przez chwilę razem w AZS-ie Koszali. Przez dosłownie okres przygotowawczy, bo... Ale on grał wtedy jeszcze? Tak. Był trenera Bartona. Bardzo ciekawa postać. Ale to kolejne okienko. To następny wątek, który na razie pominąłem. Ale myślę, że Igor miał na myśli to, że jest jakaś tam rywalizacja między nami i to jest bardzo dobre. Bo tak jak zawodnicy wychodzą na mecz, i myślę, że każdy musi jakąś tam bitwę stoczyć przeciwko graczowi na swojej pozycji, czy graczowi, którego się tam kryje. Tak samo trenerzy są ludźmi ambitnymi i prowadzą między sobą takie jakieś tam wojenki. Giereczki. Tak, i wojenki, i każdy chce wygrać i to jest, myślę, dobre, bo to jest, nie jest to jakieś tam chore, jest to wszystko w jakichś tam ramach zdrowych i... Szacunek jest? Oczywiście, ja odkąd zostałem trenerem, zawsze powtarzałem, że pomimo takiej tam krytyki dziwnej, bo wiadomo, że w Polsce jest tak, że wszystkich chcemy krytykować, a żeby coś wyciągnąć dobrego, to się rzadko zdarza. No to teraz nie krytykuj, tylko wyciągnij coś dobrego. No, uważam, że Igor jest bardzo dobrym trenerem i to pokazuje od paru lat. No, to, że raz odpadł z pierwszego miejsca z 8 miejscem, to się zdarza i wrócił w następnym sezonie silniejszy, zrobił mu mocniejszy zespół i zdobył mistrzostwo Polski i to trzeba docenić. To nie jest człowiek z przypadku, to jest człowiek, który tam poświęca tej koszykówce całe życie i musimy też być świadomi tutaj w tym kraju, jacy ludzie tutaj pracują.
Ja oczywiście, że chciałem wygrać i jako Asseco chcieliśmy wygrać z Anvilem, ale zostaliśmy pokonani przez zespół, który lepiej potrafił się dostosować i lepiej realizował plan. No, my już po tych iluś tam meczach dokładnie wiemy, co Anvil chce grać, co chce wyegzekwować, oni wiedzą co my, no i niestety, ale... Ale oni to wyciągnęli, a wyście nie. My no, mieliśmy nie swoje szanse, pierwsze dwa mecze wygraliśmy, tak. Kontuzja Pszczoła też nam trochę podcięła nogi, bo w tych pierwszych dwóch meczach w ogóle wszedł w playoffie na wyższy poziom, bo z Legią już dominował. Z Anvilem już w drugim meczu zaczął dominować i miał grać więcej. To był dobry meczap dla niego w ogóle. Dla Adama Łapety kompletnie nie ten meczap. No i się rozwalił i niestety mieliśmy potem problem zrobić cokolwiek spod kosza, a wiadomo, że jakieś tam są zarzuty, że rzucamy dużo za trzy punkty. Nie, to już takich zarzutów nie ma. Wiem, ale jeżeli się spojrzy na pierwszą rundę playoff, to zagraliśmy najwięcej postapa z wszystkich drużyn. Najwięcej. Ale w drugiej już nie. W drugiej już nie, bo już nie było jak i nie było Roberta. No niestety nie mieliśmy przewagi na pozycji 3-4, a na pozycji 5 nie było Roberta i to się tam wszystko troszeczkę posypało, ale tu też wracając do tego, trzeba docenić też klasę przeciwnika, bo naprawdę świetnie wykorzystali nasze takie jakieś tam niedociągnięcia i konsekwentnie grali tego pick and popa z piątką, a my nie potrafiliśmy się trzymać jednej obrony. Co chwilę zmienialiśmy, mieliśmy chodzić under, to chodziliśmy over, mieliśmy nieodregowywać, odregowaliśmy. Czyli wracamy do wątku, który już tak, był. No niestety. I przyczyny są nie do końca znane. O, jakie są przyczyny? Część z tych chłopaków pierwszy raz gra w playoffie albo pierwszy raz grał takie... No ale ty testy. Też. Ale ja myślę, że bardziej przed tym playoffem myślałem, że to jest jakaś tam większa presja. Nie czuję się zjedzony przez presję. Okej, okay. A czujesz się zjedzony przez Igora Milicicza? Bo niektórzy mówią outcoached tego tak, w tej serii. To bardzo fajnie, że ktoś tak myśli. Ale nie czujesz się. Nie. Dlaczego? No. Dlatego, że nie możemy ustać jeden na jeden, to nie jest... Ja cały czas powtarzam, Igor robi bardzo dobrą robotę. Widać, że ten zespół nie poddał się po tych dwóch porażkach, ale też nie mieliśmy nic pod koszem niestety, praktycznie. Filip Dylewicz, który był przewidywany na 18 minut i to takie 18 minut właśnie w kluczowych momentach potrafi dobrze piłkę podać, potrafi zebrać piłkę przede wszystkim z tablicy i skończyć tyłem do kosza. Niestety nie mogliśmy z niego skorzystać i tam musieliśmy robić te wszystkie przetasowania na pozycjach 2, 3, 4. Nie miałeś Pszczoła, Witlińskiego, nie skorzystałeś? Tak, no Mikołaj po tej kontuzja kolana, po tej, tak? Po tej kontuzji w mojej ocenie nie doszedł do formy takiej, jaką prezentował sprzed kontuzji, dlatego ciężko było po 4 miesiącach przerwy nagle z niego korzystać, a z gości, którzy dali nam bardzo dużo nie korzystać. Myślę, że to byłoby niesprawiedliwe, tak więc tego tematu jakby nie było. To jeszcze kończąc ten wątek, zupełnie inną arkę, ty mówisz Asseco zresztą cały czas, nie mówisz Arka? Mówię Arka. Mówisz Arka, dobra, Arka. Też w bluzie przyszedłeś, ale to dlatego, że to jest jeszcze ze starych czasów, rozumiem, tak? Zawodniczych. Lubię tę bluzę. Lubisz tę bluzę, dobrze. Wracając, zupełnie inne Arka Gdynia niż we wcześniejszych meczach. Ja miałem wrażenie, że ci giganci, zresztą wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w trakcie sezonu, wiadomo, że Pszczoła nie było, ale ci giganci dawali ci to, że w obronie mogłeś być bliżej na obwodzie, bo oni zawsze trzymali plecy, a w ataku z kolei oni też ściągali pewną uwagę, dzięki czemu mogłeś grać bardziej na obwodzie, te trójki się z tego sypały, było dobrze. Czyli możemy skonkludować tak, że tego w tej serii nie dało się zrobić, bo zrezygnowaliście trochę z tego, tak? W końcu grałeś piątką z Giniardem na centrze, właściwie, której chyba wcześniej nie korzystaliście jednak tak bardzo. Nie korzystaliśmy, ale też Anvil bardzo uprościł swój atak po kontuzji Sobina. Tych wszystkich skomplikowanych setów właściwie nie grali. My też mogliśmy sobie uprościć i tak już proste prosty offense. I to nie był problem dla nas, że jacyś gracze nie grali wcześniej na tych pozycjach. Problemem było to, że przy switchu ich jedynka
potrafi się rozpędzić i w naszego wysokiego gracza wpaść barkiem i nasz wysoki gracz odpada. To jest problem, albo to, że potrafimy na takim switchu pchać Broussarda w prawo, gdzie wiadomo, że on jest świetny w prawo i bardzo mocny, i zamiast pchać go w lewo, albo ewentualnie nie pchać w żadną stronę. Czyli znowu błędy. My mu otwieramy prawą rękę, więc to był największy nasz problem. Dobra. No i co z tym Florencem? No, muszę jeszcze raz do tego wrócić. No. Zmarł. No dobrze, nie mówmy tak brzydko, padł. No padł. Natomiast, ale wiesz jak to jest, no, ja bym chciał zobaczyć, przepraszamy Jamesa za tę analogię, ale skoro tak się zaczęło, ja bym chciał zobaczyć, żeby on umarł na boisku. Znaczy, żeby wykonał ten ostatni rzut, bo jemu się należało jako MVP. Takie mam takie chłopskie myślenie, prawda? Bo to nie jest z wysokiego poziomu. I tak samo z Tomkiem Jankowskim w czasie transmisji mówimy, on wchodzi w czwartej kwarcie. Dobra, zrobi jeszcze te trzy rzuty. Trafi, nie trafi, Arka z nim będzie żyła lub z nim padnie. A tymczasem on przebiegł dwa razy i ty go ściągnąłeś. Nie był w stanie się ruszyć. Nie był w stanie już się ruszyć. Czyli taka twoja diagnoza była, że on już nie może biegać po prostu, tak? Zresztą było widać, jak schodzi, to miał głowę spuszczoną w dół, już ledwo szedł. A to nie o tym, że był wkurzony? Nie. On dał z siebie wszystko w tym meczu numer 4. Ale przez te dwa dni ty widziałeś, że on już jest zdechły? Mówiąc, nie, tylko, że on jest nie, nigdy tego się nie wie. To jest tak, że często gracze przychodzą w dzień meczu rano i mówią, że nie mogą się ruszyć, że ich coś tam boli, a parę godzin później biegają 30 minut, jest wszystko ok, a są sytuacje, gdzie gracz mówi, o dzisiaj to ja będę nie wiadomo kim. Wchodzi na boisko, trzy razy mu piłka ucieka i w ciągu dwóch minut nie może oddychać. James, na pewno jego obronę, bo myślę, że zasługuje na obronę. Zagrał bardzo dobry sezon. W tych playoffach też dał siebie wszystko i w tym meczu numer 4 naprawdę dał 200%. I troszeczkę zabrakło tutaj tej fizyczności, bo myślę, że taki występ 40 prawie punktów we Wrocławku i tam i szalał i w obronie i w ataku, zrobił wszystko, żeby tą serię zamknąć. Nie udało się. Mieliśmy ten rzut, o którym wspominałem, nie trafiliśmy go i tutaj też myślę, że trochę psychicznie słabiej zaczął ten mecz, ale było widać, że fizycznie to nie jest ten sam dzień. Ale to podałeś 14 pierwszych minut bez przerwy. Dobrze pamiętam? Mm-hmm. Tak. A to nie, się nie przyczyniło do tego, że on... Na pewno się przyczyniło, ale ja też ufam zawodnikom w pewnym stopniu i często jest tak, że chcę kogoś zdjąć i mamy tam, powiedzmy, połączenie, że się tak wyrażę, boisko, ławka. I gracze często mówią, czy mają jeszcze siły, czy nie mają. Ja myślę, że on grał bardzo dobrze w pierwszej połowie, rozdał 8 asyst. Tak jest. A to jest mecz numer 5 i tutaj nikt nie chce siedzieć na ławce. Czyli to, czego my oczekiwaliśmy w drugiej połowie, to on już zrobił jak gdyby w pierwszej i prąd się skończył, tak? Zazwyczaj prąd mu się nie kończył i był w stanie zagrać dobre 12-13 minut w pierwszej połowie i wiadomo, że w drugiej połowie często przechylał mecz na naszą korzyść. Tutaj mówię, ten mecz czwarty go tak wymordował, że po prostu nie miał siły. To oczywiście też dobra robota Anwilu, bo cały czas dwóch graczy w obronie na piłce i to wyższych graczy i mieliśmy tam jakieś może problemy, ale ja bym tam w ataku nie upatrował żadnego problemu, bo zrzucaliśmy we Włocławku 80 i więcej punktów i tam pod 90, tak więc jeszcze raz, obrona. Jimmy Flow. No właśnie, ale też, a co się stało po tym czwartym meczu, bo on w tym piątym, w tych pierwszych 14 minutach, no wyglądał jak inny facet. Nawet nam się wydawało momentami, że on jednak ma te miejsca do rzutu, ma te miejsca do penetracji, ma miejsce, żeby się zatrzymać, ma miejsce, żeby rzucić, a on z tego rezygnuje, czyli coś tam jednak wydawało się, że w głowie zostało mu nagrane. Nagraliście mu coś w głowie po czwartym meczu, że Jimmy jednak 38 i 26 rzutów za dużo? Nie. Ja myślę, że 38 punktów w 26 rzutach to jest dobry wynik przede wszystkim. Znakomity. I nie ma tutaj żadnej mowy o tym, żeby takiemu strzelcowi czy takiemu łowcy punktów powiedzieć, słuchaj, za dużo rzucasz. Jeżeli ktoś rzuca 15 razy i trafia 2 razy, no to wiadomo, że jest problem. Jeżeli ktoś gra na 50% na tak gorącym terenie jak Włocławek
robisz wszystko, żebyśmy wygrali, to jest dobra rzecz. My się strasznie w Polsce boimy tego, że jest gwiazda i że rzuci 30 punktów. Nie wiem, ja się tego nie boję, mi się to podoba. Mamy dwie takie, powiedzmy, postaci i oni są w stanie rzucić bardzo dużo i wszyscy inni gracze muszą się podłączyć, a to, że jednego dnia Wołek da 15 punktów, a innego Szubi, to też jest bardzo dobrze. Natomiast... Czyli nie było sygnału? Nie było żadnego sygnału. On sobie sam zdawał sprawę, że w tych ważnych momentach nie trafił tych rzutów, które też były otwarte, bo wiadomo, on te rzuty takie z 9 metrów czy tam z 8 po koźle, on to ćwiczy codziennie sam, właściwie nie rzuca normalnych rzutów. Dlatego to są dla niego normalne rzuty. I po prostu czuł się, nie wiem, ja nie powiem, że smutny, bo on wesoły facet jest, nie jest smutny, ale miał taki żal sam do siebie, że nie trafił tych rzutów. I tych dwóch ostatnich w meczu czwartym. Tak, tak, że nie trafił. A ty z nim rozmawiałeś? Wziąłeś go gdzieś tam na bok? Mieliście jakąś indywidualną rozmowę między meczami? Nie, bo to myślę, że to nie jest potrzebne, bo on doskonale, on sam... Ja rozmawiałem z nim, ale to była rozmowa zainicjowana przez niego i sam powiedział, że musi zrobić lepszą robotę i rozpoznać, kiedy trzeba podać, kiedy trzeba rzucić. Ale też sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś trafia takie rzuty i ciągnie nas ofensywnie w tym czwartym meczu, to ciężko nagle stwierdzić, że w ostatnich akcjach będzie rzucał kto inny. Miał Josh też rzut tam blisko lewego rogu boiska po podaniu Bartka, właśnie na 50 sekund do końca. I miał Jimmy te dwa rzuty, gdzie obrona Anvilu zareagowała w taki sposób, jaki chcieliśmy, czyli poszli pod zasłonami i Jimmy miał otwarty rzut. A ten mecz piąty zaczął bardzo dobrze, chciał, wiadomo, to są jakieś tam szachy i jeżeli rzuca 40 punktów, to wszystkie wywiady tam można mówić sobie, że niech on sobie rzuca 40 i będzie wszystko fajnie, bo tak ale nie jest. Ale na to nie pozwoli. No to jak można powiedzieć, trzeba było nie podwajać go, prawda, jeżeli tak fajnie jak rzuci 40, ale to wiadomo, to są jakieś tam rozgrywki między zawodnikami, między trenerami i Jimmy chciał uruchomić innych graczy i też taka sytuacja była wtedy, że faktycznie dwa momenty były takie, w których on mógł rzucić, ale rozdawał i myślę, że no w pierwszej połowie 8 asyst, no to każdy by chciał mieć takiego gracza na piłce. Ale co, palimy taki mit, że jak jest dwóch graczy, którzy mogą rzucić po 30 punktów, to że jest jakiś streetball albo coś uproszczone, bo to twój wątek właśnie przed chwili, tak? Bo ja też tak się ugruntowało w Polsce, że taki kult powstał, że jak ktoś rzuca 60 i wygrywa po długich akcjach, których 15 zawodników dotyka piłkę, to jest dobre. Natomiast jak ktoś przekozowuje piłkę i trafia 10 trójek, to jest zło. Rozumiem, że nie u Przemysława Frasunkiewicza. Nie, ja nie wiem w ogóle. Streetball. Streetball grasz. Uproszczoną koszykówkę. Złe to jest. Nie wiem, wybieramy meczapy, które nam pasują i jeżeli zawodnik X jest słabym obrońcą i on jest od początku na Joshu, który jest świetnym graczem, jeden na jeden, no to nie widzę, to jedziemy. Nie widzę jakiegoś powodu, żeby tutaj cokolwiek zmieniać. Zresztą tak wysoko graliśmy od jakiegoś czasu i nawet jeszcze za trenera Spasewa były sytuacje takie, że wtedy jeszcze Paweł Kikowski był słabszą obrońcą, bo teraz Kiko wzniósł się naprawdę defensywnie, gra dużo, dużo lepiej, ale był taki moment, kiedy my uważaliśmy przynajmniej, że Paweł jest trochę słabszym obrońcą i w meczu w Szczecinie graliśmy chyba 10 akcji pod rząd przeciwko niemu. Niezależnie kogo on krył, ustawiliśmy tak mecz, żeby można było zagrać i to nam przyniosło skutek. Tak więc... Ale to jest ciekawy wątek, prawda? Bo dopóki nie miałeś Florenza i Bostika, to wydawało się, że ten pomysł nigdy nie był nazywany streetballem i że to jest złe. Znaczy, ja nie wiem, a jak przyjechali Amerykanie, to nagle wszyscy mówią, że ale to prosto grają, niedobrze. Tak. No tak. Trochę tak coś tam jest? Wygraliśmy 25 meczów w sezonie i tak jak przynajmniej taka moja wiedza jest na temat koszykówki, że indywidualności decydują w najważniejszych momentach i równie dobrze można powiedzieć, że to co zrobił Almeida to też jest streetball. Wyciągnął łykę na obwód, dwa kozy pod nogą, step back, rzut przez ręce i wpadło. Tak wygląda basket teraz. Nie, bo trzeba mieszać, tak? Mieszaliśmy trochę postapa na Giniarda, mieszaliśmy trochę postapa na Bostika. Jak Upshaw był zdrowy, że tak się wyrażę.
niektórych meczach nadawał się do grania, to też graliśmy trochę przez niego i teraz była wymuszona taka sytuacja, nie inna. Ja nie jestem naprawdę w stanie wszystkich zadowolić i jeżeli są opinie, że streetball, no to pewnie, fajnie. No są nie, też... to trochę tak wymyśliłem, nie? Ale nie, bo wiesz, o co chodzi. No, chodzi mi, mi bardziej o to, żebyśmy zburzyli takie kalki, które się pojawiają. Teraz ja nie, myślę, że koszykówka się zmienia, prawda? Koszykówka na pewno się zmienia. Na pewno się zmienia, bo przy tych rzucających piątkach, których jest coraz więcej i już właściwie te czwórki, które nie rzucają, zanikają kompletnie, to boisko naprawdę robi się szerokie i łatwiej jest zagrać jeden na jeden po prostu. Kiedyś te piątki tam zaparkowane w trumnie, a co gorsza jeszcze jak czwórka tam jest zaparkowana i stoi dwóch, czyli czterech gości, bo jeszcze ze swoimi przeciwnikami. I ciężko było coś zagrać jeden na jeden, trzeba było tam mieszać strasznie dużo. Teraz boisko jest dużo większe i oczywiście w przenośni. No tak, teraz tak. Powiedzą, tak. Że, no dobrze, że dobrze, jest większe boisko, ale prawda jest taka, że teraz jest po prostu dużo łatwiej grać jeden na jeden. I tym jeden na jeden i tutaj w tej serii i w Polski Cukier z Stelmetem też w dużej części wygrał jeden na jeden grając, tak, prawda? Tak. Także to jest ważne. A co tam w lutym się stało, że, bo powiedziałeś wczoraj po meczu, że w lutym coś się stało, że przez to przegraliście tę serię. To tak brzmi trochę jak przegraliśmy. Kosmiczna jakaś rzecz. Nie, przegraliśmy serię, bo popełniliśmy proste błędy, których nie popełniliśmy do tej pory. No dlatego dobra, a co w lutym? Serię. A w lutym? W lutym było bardzo dużo kontuzji przede wszystkim i mieliśmy decyzję do podjęcia na temat wymiany graczy. Kadrowe. Tak. I na temat treningów. I pamiętam dobrze taką sytuację. Chcieliśmy trochę mocniej potrenować, powiedzmy, ale mieliśmy obawę, że jeżeli mamy 6 graczy, 7, to nie daj Boże jeszcze ktoś się skontuzuje albo wypadnie na nie wiem, miesiąc albo dwa, to już w ogóle nie będziemy mieli kim grać i musieliśmy już trochę zwolnić. I te kontuzje zaburzyły nam bardzo, bardzo poważnie ten cykl cały. I ja wiem, że tak zabrzmiało, że przez pewne złe decyzje w lutym... Zabrzmiało tak, powiem ci szczerze, jakbyś nie wyrzuciłem zawodnika w lutym i teraz żałuję. To chciałeś powiedzieć? Dobra. Nie, może nie tak. Oczywiście teraz można sobie gdybać i można sobie powiedzieć, że trzeba było zrobić to i to. Ale naprawdę te kontuzje troszeczkę nas spowolniły i fakt, że ta forma przyszła troszeczkę za szybko. Dwa, trzy tygodnie za szybko niestety. Ale troszeczkę mieliśmy też ręce związane i nie dało się zrobić tego, czego chcieliśmy. To co powinniśmy zrobić, bo mieliśmy taką plagę kontuzji w tym roku i to takich w ogóle niekoszykarskich czasami, że niestety. No tak, słynny skok przez rów Darka Wyki na szkło. Na przykład. Dużo było takich rzeczy. Josh miał pewnego rodzaju uraz wtedy, kiedy nie grał w Pucharze Polski na 5-0. Naprawdę. Robiliśmy 5-0. I zrobił sobie krzywdę na prostej drodze. I zrobił sobie krzywdę, gdzie szybkość tego 5-0 to było może 20%. Takie rzeczy się dzisiaj zdarzały w tym sezonie. Ale oczywiście mieliśmy wystarczającą liczbę ludzi, żeby wygrać z Anwilem. No tak. Nie byliśmy w stanie. Dobra, to jeszcze odnosząc się do tego Igora Milicicza, mieliśmy wrażenie też jako obserwatorzy wczoraj, że on 2 lata temu przegrywając z Czarnymi przeszedł takie swoje katarzis, że pewne rzeczy musiał wtedy sobie zrewidować, sprawdzić. Czy ty też przeszedłeś teraz taki moment? Tak. Że bo też pamiętam w serii z Legią miałeś taki fajny moment, że mi mówisz, a dałem się namówić na coś tam. Ja to rozumiem, dobra. To tak trochę się odrzuca od ciebie, bo przecież jak ja powiem coś z głupiego w komentarzu, to też wiadomo, że to wina Jankesa. Natomiast tutaj bardziej chodzi mi o to, że no popełniłeś błędy po prostu, tak? I czy czujesz już teraz, bo przegrałeś, no nie wygrałeś meczu na wyjeździe jeszcze w play-off, czy czujesz, że jednak masz się czego, do czego teraz odnosić i że wrócisz lepszy, silniejszy następnym play-off? Już tak? Czy jeszcze trzeba poczekać? Ja powiem dokładnie tak. Ten play-off nauczył mnie więcej niż ostatnie 5 lat mojego pobytu w koszykówce. I zarówno tych ostatnich lat jako zawodnik, gdzie już miałem jakiś wpływ na to, co się dzieje w zespole,
jako tam powiedzmy najstarszy gracz i te ostatnie 3 lata jako trener. Myślę, że te playoffy naprawdę dały mi odpowiedzi na pewne rzeczy, których może nie to, że nie wiedziałem, ale wahałem się, nie byłem pewny, czy tak naprawdę jest. Teraz wiem i to porównanie do Igora myślę, że jest bardzo trafne, bo pamiętam jego twarz po tej porażce z Czarnymi i był... A jak było wczoraj? No, był załamany. Nie znaleźliśmy się kamerą po meczu zaraz. Nie, był załamany, ale był, myślę, że był bardziej zdziwiony wtedy. Był zdziwiony, że bo... jak to możliwe? Jak to jest możliwe i... Też miałeś tak wczoraj? Trochę? Tak. Znaczy nie, wczoraj nie. Myślę, że to bardziej było... Te 2 przegrane mecze w Warszawie. Dużo mi dało odpowiedzi na to, na kogo można liczyć i co zawodnicy tak do końca mają w głowie. Ale o sobie miałeś mówić, nie o zawodnikach. Nie, tak jak powiedziałem, popełniłem, ja nie byłem, ciężko powiedzieć, że popełniłem dużo błędów. To jest gra błędów i każdy tutaj popełnia i tak jak Igor popełnił w tej serii też parę błędów. Ja zostaw, popełniłem, no dobra. Sam przytoczyłeś. No dobra, ale chodzi o to, że to jest po prostu ciężko zmierzyć, jaka to jest nauka. I tu nie chodzi o żadną pokorę i tego typu rzeczy, bo my znowu się doszukujemy jakichś tam rzeczy niezwiązanych z koszykówką. Tu jest po prostu, po pierwsze, czysta matematyka, kto co i kiedy może. Druga rzecz, odporność psychiczna graczy, jeżeli gracz ma jakąś, powiedzmy, naklejkę na plecach, że dostarcza tu i tu, a w tych momentach nie dostarcza. No ja zawsze, może to jest przez to, że mieliśmy taki polski zespół młody, i zawsze wierzyłem, że możemy tam góry przenosić. Bez względu na naklejki na plecach. Bez względu na naklejki na plecach, a to się troszeczkę u mnie zmienia i zaczynam dostrzegać, że zresztą posłuchałem trenera Popowicza trochę też ostatnio, który Grega. Tak, który powiedział, że no niestety gracze się nie zmieniają. Można, a wiadomo, że ma doświadczenie 30-letnie. Ale, czyli czekaj, żebym zrozumiał dobrze, czyli że nie każdą naklejkę z pleców da się zerwać, tak? Dokładnie, a nawet się okazuje, że niektóre są rzadko przyklejone na jeszcze innych naklejkach. Bardzo wiele jest przyklejonych na Super Glue. I to niestety jest prawda. Ale to nie jest żaden atak w stronę graczy. To jest bardziej pokazanie tego, że nie można być naiwnym. Ja byłem trochę naiwny i myślałem, że... Ale to jest z tej bajki, że mi się wydawało, że ja jestem w stanie komentować z każdym i okazało się, że jednak nie? To jest to samo? To jest coś takiego podobnego, tak? To jest akcja pod tytułem ten gracz nie jest profesjonalistą, nie lubi robić pewnych rzeczy. Ja go zmuszę, ja go wezmę, ja go przekonam i tak dalej. Nie zawsze się uda. Nie zawsze się uda, a to powoduje, że... W zespole są pewne tarcia i jeżeli masz gracza, który jest bardzo dużym profesjonalistą, dajmy takiego Krzysia Szubargę, który robi wszystko na 100% zawsze, jest wielkim wojownikiem, to, że w zespole będzie ktoś, kto robi coś na 50%, to po prostu będzie powodowało pewne tarcia. Dobra, i co dalej? W skali makro. Co dalej w skali makro z Przemysławem Frasunkiewiczem i czy Arką Gdynia? Zostajesz, nie zostajesz, masz kontrakt, nie masz kontraktu, będziesz pracował dalej? Znaczy, będziecie grali w Eurocupie, co będzie dalej? Znaczy pracować muszę gdzieś. Muszę. A, musisz. Okay. Muszę, bo nie mam w ogóle tego syndromu jakiegoś po tej porażce, jakiegoś wypalenia. Ja bym już najchętniej dzisiaj wrócił do pracy. Kontraktu nie mam, to co się będzie, oczywiście bardzo chciałbym zostać w Gdyni, bo to jest moje miasto i zespół, naprawdę spędziłem tutaj wiele lat. Myślę, że co do Eurocupu, na ten moment nie mam zielonego pojęcia, nie mam żadnej wiedzy, bo z Presem nie rozmawialiśmy o tych sprawach. Skupiłem się na Ale to było dobre? Chciałbyś tam wrócić? Rewelacja. To jest też świetne doświadczenie. Też nam pokazało bardzo, bardzo dużo, gdzie jesteśmy w Europie, jakim budżetem w ogóle trzeba dysponować, żeby powalczyć z kimś, bo powtórzę jeszcze raz, nie znałem sobie w Polsce sprawy, jakie to są pieniądze. Jaka jest różnica? Jaka jest przepaść? Niestety za grę się płaci
tak jak mówiłem wielokrotnie, Cristiano Ronaldo i LeBron zarabiają bardzo dużo, bo są najlepsi, powiedzmy, czy tam jedni z najlepszych. A nie dlatego, że świat się zmówił. A nie dlatego, że stwierdzili, że fajnie, bo ma Cristiano fryzurkę nastroszoną i mu dają pieniądze. Co nie zmienia faktu, że można wyciągnąć fajnego gracza za mniejsze pieniądze, bo ci gracze gdzieś zaczynają zawsze. Ale no niestety takie próby czy tam eksperymenty, może się to udać, może się to nie udać, ale na pewno nie można takiego manewru wykonać trzy razy w ciągu sezonu, bo się na pewno nie trafi, czy tam nawet analizując to bardzo dogłębnie, można się pomylić. My z takimi małymi pieniędzmi w Polsce musimy bardzo dużo ryzykować i takim przykładem tego ryzyka jest na pewno Robert Upshaw, który no, powiedziano mi w Stanach, żeby w ogóle go nie brać i to jest facet, który... No miał problemy z substancjami. Ma bardzo dużo problemów. Ale musieliśmy zaryzykować, bo mieliśmy małe pieniądze i naprawdę słyszałem jakieś tam opinie o jakichś gigantycznych pieniądzach dla Upshawa, to są bajki. Zarabia naprawdę jak to swoje możliwości bardzo mało. No i tak musimy rzeźbić. Ale w Eurocupie wam pomagał, prawda? Tak, pomagał bardzo dużo. No, to było to ryzyko. Wtedy był chudszy też, 18 kilo. Bo przerwa, tak? To przerwa tak mu zrobiła? No parę rzeczy mu tak zrobiły, ale 18 kilo nadwagi, no, znaczy nadwagi, 18 kilo więcej niż na początku, to jest naprawdę trochę za dużo. Dobra, ale wracając do Ciebie, czyli zgłaszasz akces Arka Gdynia, Eurocup, następny sezon, znaczy akces zgłaszasz, no nie ma... życzenie wyrażasz, że chciałbyś to kontynuować. Tak? Myślę, nie, bo to zaraz zabrzmi jak jakieś wołanie o pomoc czy coś. Ale kibice by chcieli wiedzieć, ja bym chciał oczywiście wiedzieć. Ja bym chciał bardzo pracować nadal w tym klubie i myślę, że jest parę takich klubów w Polsce, gdzie tak jak wcześniej miałem taki wywiad teraz między tymi meczami we Włocławku i tam padło pytanie, czy chciałbym być trenerem Anwilu. Wiadomo, podchwytliwie. Tego tu powie ktoś, że nie. No ale to są te gierki, no, wiadomo. Tak. Ale jakbyś odpowiedział, że nie. Ale prawda jest taka, że no, jeżeli jakikolwiek trener w Polsce nie chciałby być trenerem w tych topowych zespołach, no to wszystko jest to jakiś wariant. Jakiś wariant, no to jest bez sensu. Ale wiadomo, że w moim sercu jest Asseco zawsze na pierwszym miejscu i kontynuowanie tego tutaj, co zaczęliśmy 3 lata temu. Byłoby czymś świetnym. Jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno będziemy mocniejsi. U20 jeszcze teraz, tak? To tak. Jest ta ważna rzecz, którą też do zrobienia. Tak w dwóch zdaniach, czego tam można się spodziewać, bo słyszałem, że z wysokimi trochę problem, Olka Barzorowskiego raczej nie będzie. No niestety. Da się coś zrobić z tej drużyny? Bo to będzie już naprawdę wyzwanie, to będzie tak jak ten Eurocup, prawda? To tak. Już nie będzie granie w dywizji B, tylko tak. 16 najlepszych drużyn w Europie. Tak. Ciężko mi teraz powiedzieć, bo niektórych z tych graczy naprawdę jeszcze nie widziałem. Tych swoich? Tak, tych z naszego zespołu 20. Mam opinię ludzi, którzy ich widzieli, to są opinie ludzi, którym ufam, ale niektórych z tych chłopaków nie widziałem. Oni teraz będą mieli szansę się zaprezentować na tych obozach i zobaczymy, kto z czego jest zrobiony, jak wytrzymuje też presję od razu. Jakie ma naklejki i czy dają się oderwać? Dokładnie, od pierwszego dnia. Ale jest duży problem z wysokimi, bo na ten moment, porównując ten zespół, który będzie w tym roku, a zespół z zeszłego lata, byliśmy dużo wyżsi, a niestety na tym poziomie, przechodząc z dywizji B do dywizji A, bez tego wzrostu i bez tego zasięgu, będzie ciężko, ale no nie poddajemy się, ja myślę, że... Czyli Markus Giniard, Bartek Wolszyn na czwórce, no, będzie te klimaty. Będzie musiał na pewno Grzesiu Kamiński polatać troszeczkę na czwórce. Ale myślę, że to jest tak uniwersalny gracz, że i potrafi piłkę przekozować i zagrać jeden na jeden, jak będzie trzeba powalczyć na tablicach. Nie ma co załamywać rąk i płakać, że nie mamy graczy, tylko trzeba pracować z tym, co jest i myślę, że na pewno będzie to zespół taki jak w zeszłym roku, który nie odpuszczał i tam chciał wszystkim wyrwać serce z piersi i pamiętam dokładnie nasze pierwsze spotkania. Gdzie wszyscy mówili, że nie da rady awansować, bo gdzie awansować, żebyśmy z grupy wyszli i tak dalej. Powtarzałem tym graczom, że my jedziemy wygrać tą dywizję B i takie nastawienie musimy mieć też teraz. Ale to wygrać dywizja? Ale dlaczego nie? Takie mamy mieć nastawienia, gdzie zajedziemy, to zajedziemy. Tak samo w tym roku w Asseco. My mieliśmy założenie, chcemy być w finale. To
wiadomo, że wszyscy studzili i tak dalej, bo to też jest taka tendencja. Ale to jest ciekawe, co teraz nawiązujesz, bo mi się wydawało, że to jest niemożliwe, że fajnie, że dokupili zawodników zagranicznych, że fajnie, że grają w Eurocupie, ale finał, pierwsze miejsce, się, za duży skok, nie? Oczywiście, bo to jest bardzo ciężkie, bo jednak prawie połowa składu są gracze, którzy mieli albo nas utrzymać w zeszłym roku, albo tam przy jakimś cudzie wejść do play-off. I to są ci gracze. I wiadomo, że nawet dokładając trzech graczy, czterech powiedzmy, którzy gdzieś grali, będzie bardzo ciężko, ale ja wolę mierzyć za wysoko i gdzieś tam się zatrzymać w połowie drogi, czy tam tuż przed tym celem, niż ciągle mieć zaciągnięty ręczny hamulec i mówić, że fajnie by było, jakbyśmy zrobili play-offy. No. Ale to taki trik trenerski jest? Czy trik wobec samego siebie? Nie, czy po prostu nie. Podejście do pracy trenera? Myślę, że to jest podejście. Trzeba mierzyć jak najwyżej. No. Znowu przytoczę tego Igora. No, Igor, kończąc na czwartym miejscu, nie chciał zdobyć Mistrzostwa Polski. No na pewno chciał zdobyć Mistrzostwa Polski, właśnie. Chociaż czwarte miejsce w play-offie w tak mocnej, powiedzmy, lidze, bo uważam, że liga w tym roku była mocna. Naprawdę jest parę zespołów tak niebezpiecznych, że jedziesz na wyjazd i nie masz, że sobie wygrasz, tylko musisz się napocić. Też na pewno celował, chce być mistrzem Polski i koniec. I wiadomo, że w Polsce się tak głośno o tym nie mówi, bo zaraz fala krytyki spada, więc każdy tam jakoś tam to tonuje i studzi, że no nie, byśmy chcieli tutaj, ale prawda jest taka, że każdy walczy o to mistrzostwo Polski. No dobrze. Każdy chce być najlepszy. Dobrze, że ty to mówisz, bo ja jestem przyzwyczajony właśnie, że mamy szósty budżet, a na dodatek cały czas sędziowie są przeciwko nam. To już nieoficjalnie i wtedy tak łatwo się mówi potem po sezonie, co miałem zrobić? No. Robimy to, nie robimy to tego. Ale to nie ma żadnego problemu. Możemy wszyscy pokazać budżety i wtedy wyjdzie, kto ile ma pieniędzy. A nawet jak ktoś ma szósty budżet, to co to ma za znaczenie? Ja powiem ci tak, inaczej, to jest takie znaczenie, że jaka jest różnica między szóstym budżetem a trzecim w Polsce. Ale w tym konkretnym przypadku, czy w ogóle? Nie, ogólnie. Jeżeli to jest 10%, jeżeli to jest 15%, to nie ma znaczenia, ale jeżeli to jest 50% albo nawet 100%, to ma ogromne znaczenie. No tak, ale jak dostaniesz, Przemek, szósty budżet, to czy siądziesz i powiesz... Gramy o szóste miejsce? Gramy o szóste miejsce? No ja powiem zawsze, jakie to ma znaczenie? Dla mnie jako dla kibica. No ja chcę usłyszeć gościa, który mówi tak jak ty, walczy o mistrzostwo, gdziekolwiek nie pójdę. No dobra, co najmniej o finał. Dobrze, zgadza się. I też naszym celem był... Celem był medal, tak? Ale wiadomo, że gdzieś tam... Ja nie umiem tak kalkulować, że fajnie by było medal. No, ja chcę grać o finał i w tym finale się spotkać z drugą najlepszą drużyną w Polsce i z nią rywalizować. Niestety się nie udało. Nie ma to żadnego znaczenia, bo pamiętam, w zeszłym roku mieliśmy ten polski zespół, który naprawdę wszyscy mówili, dobra, wymieniliście dwóch graczy, Matczak odszedł, przyszedł jakiś Garbacz, Wyka jakiś przyszedł, Szymański odszedł, solidny ligowiec, mieliście 10 zwycięstw, to teraz już w ogóle będzie 5, a zrobiliśmy 17 i my też chcieliśmy być w tym playoffie i chcieliśmy z numerem 1 wtedy z Anwilem naprawdę powalczyć i chcieliśmy ich wyeliminować. Nie udało się. Anwil nie chciał z wami grać. No, czy ja wiem, czy chciał, czy nie chciał. Jest mistrzem Polski. Nie udało się. Ale to jest najważniejsze. Jest mistrzem Polski i wyeliminował wszystkich po drodze i zdobył mistrzostwo Polski. Ale mentalność mieliśmy taką, że wchodzimy do play-offu i tniemy tam, co się da. No. Mamy bardzo mały nożyk, ale chcieliśmy coś tam podciąć. I teraz też wiadomo, że te apetyty rosły w miarę jedzenia, bo ten nasz zespół teraz, na koniec sezonu, a zespół na początku sezonu to jest też inny zespół, bo Giniart i Wołoszyn to gracze tutaj naprawdę bardzo ważni i też musieliśmy zmienić parę rzeczy. Ja liczyłem bardzo na Filipa Dylewicza, niestety kontuzja go wyeliminowała i w meczach już z Barceloną czy w tych kolejnych meczach pokazał, że potrafi robić rzeczy takie, które od niego chciałem. Musieliśmy to wszystko przemodelować I też wiadomo, że zmiana jest. Mamy jakiś cel. Ten Eurocup też poznawaliśmy, też się okazało parę rzeczy takich, o których nie mieliśmy pojęcia, a parę rzeczy się okazało takich, że myśleliśmy, że będzie bardzo ciężko, a dało radę nawiązać walkę. No dobra, to zagrajmy w tę grę na chwilę tylko, bo czy sędziowie was oszukują, to wiadomo, ale to żart, wszyscy mówią. Nie. Ale który budżet mieliście w takim razie? Chcesz grać w tę grę? Mogę grać. Myślę, że mieliśmy... Tylko to też... Liczyliśmy sobie to w połowie sezonu. I myślę, że mieliśmy
są trzy zespoły, które miały piąty, czwarty, trzeci budżet, można powiedzieć. Myślę, że my jesteśmy w tych zespołach. A, czyli... Gdzieś tam, bo jeżeli jest różnica 100 tysięcy złotych, to nie jest żadna różnica, tak? Czyli nie w pierwszej dwójce, tak? Nie, na pewno nie. Na pewno przecież mieliśmy tych graczy z zeszłego sezonu. To by musiało oznaczać, że Jakub Garbacz jest na poziomie finansowym Gruszewskiego. A nie jest. Okay, niestety nie jest. Dla niego niestety. No tak. Może kiedyś będzie. Dobra, to jeszcze na koniec, bo już godzinka prawie nam zeszła, to strasznie długo trwa, ale myślę, że ciekawie. Przemek zresztą mnie namawiał, żebyśmy nie ograniczali się czasowo. Masz jeszcze trochę czasu? Ja mam czasu dzisiaj do 17. Ale nie mówimy, o której jest. Obrąz, da się coś jeszcze wykrzesać? To jest dla Ciebie, Ty jesteś człowiekiem, który kocha NBA, to tam Obrąz nie grają. Czy to dla Ciebie ma znaczenie? Ale bardziej kocham wygrywać i wiem, że wiele jest takich opinii, jeżeli chodzi o te mecze Obrąz, że one troszeczkę takie są już niepotrzebne, ale bez sensu jest w ogóle to oceniać. Jeżeli są takie mecze, trzeba grać na 100% i od razu po meczu powiedziałem szatni zawodnikom, że no jeżeli ktoś się nie czuje na siłach psychicznych jakieś tam, żeby grać się o tym Obrąz, to niech mi powie i nie będziemy tutaj udawać. I wtedy przesuniesz te parawan w szatni tam kawałek? Oczywiście nie będzie sytuacji takiej, że ktoś będzie się słaniał po boisku. Oczywiście nie z przyczyn fizycznych, tylko z psychicznych, że nie będzie płakał, że nie jest w finale. Bez sensu, niech jest to gracze. Czyli walczycie Obrąz na maksa? Ci, co mogą, to będą walczyli. Mogą. Ale mogą w którym znaczeniu? Psychicznie. Aha. Wiadomo, że to jest dewastujące. Prowadziliśmy 2-0 z Anwilem. Potem kontuzja, te rzuty i to nas podcięło. Teraz będziesz badał psychikę? Oczywiście. Znaczy, mamy teraz parę dni czasu i parę dni do meczu i trzeba szybko zdiagnozować to, kto się nadaje, a kto się nie nadaje. Oczywiście to jest pół żartem, pół serio, bo to jest sport zawodowy i tu się płaci pieniądze i tutaj każdy musi być gotowy. Co nie zmienia faktu, że jeżeli chcemy w ogóle zagrać mocne zawody z Zieloną Górą, to ktoś wychodzący na 97%, że tak się wyrażę, to jest za mało. Ja oczywiście nie wyobrażam sobie i znam tych chłopaków, i że ktoś by nie chciał grać albo by odpuścił te mecze. Ale naprawdę dużo zdrowia nas kosztowało i psychicznego, i fizycznego te dwie serie i naprawdę będą grali ci, którzy będą zasługiwać i którzy będą chcieli ten medal brązowy walczyć. Dobra, a w finale co? Na kogo stawiasz? Masz jakiś typ? Średnio bym powiedział. Średnio masz typ? Średnio mam typ, bo... Czy to jest wyrównany finał? Czy to będzie długi finał? Na pewno. Czy Anvil się... Bo nie. Tak niektórzy mówią, że Toruń dużo lepszy, a niektórzy mówią, że Anvil tak się rozpędził, tak znalazł swoją tożsamość, że z Toruniem też będzie naprawdę świetny. Myślę, że ja bym tak Anvil nie skreślał. Tak jak powiedziałeś, znaleźli swoją tożsamość, uprościli grę. Widać, że ta gra im teraz sprawia dużo większą przyjemność niż do tej pory. Takie utraty zawodników, którzy są lubiani w zespole, też cementują zespół i naprawdę ja bym tego Anvil nie skreślał. Anvil jest nadal mocny, jest mistrzem i pokonać mistrza jest ciężko, o czym my się przekonaliśmy. Aczkolwiek siła podkoszowa drużyny z Torunia jest naprawdę chyba największa w Polsce i jeżeli ja nie do końca zdaję sobie sprawę, jakie będą założenia po pierwszym meczu tych dwóch drużyn, teraz nazwijmy tego nowego Anvilu, będę wiedział już dużo więcej. Teraz jest ciężko mi powiedzieć, kto, gdzie, kogo będzie chciał ukąsić. No ale tak jakbyś miał powiedzieć w takim razie, kto mistrzem Polski bardziej? Myślę, że trochę większe szanse ma jednak Toruń, bo przy dłuższej serii ta gra fizyczna będzie miała duże znaczenie, a Bocz, Sulima to są gracze, którzy naprawdę tam potrafią na tej desce powalczyć. My mieliśmy bardzo duży problem z ogarnięciem tablicy, jak nie było Roberta na boisku. I to nas też dużo kosztowało. Myślę, że teraz przy Toruń dokładnie widział, co się działo w naszej serii i tak jak
u nas Robert był na boisku i czyścił tablicę i nie było z tym żadnego problemu. Tak myślę, że Mbocz, Sulima, jeżeli nie będzie odpukać żadnych kontuzji, to ten element będzie trochę zredukowany, powiedzmy tak, że zbiórki w ataku Anvila. Tak, nie będzie tego tak dużo. A wiadomo, że Anvil się tym napędzał w serii z nami i daliśmy im tych ponowień po prostu nieskończoną liczbę. No nie, no to ja się jestem załamany tym faktem, bo no, naprawdę, no, ile razy można mówić, że po rzucie nie odwracasz się i nie patrzysz, gdzie piłka leci, tylko idziesz zastawić Brusarda albo Almeidę, no niestety. No i tak z Torunia, Wrocławka, wróciliśmy jeszcze raz do Gdyni na koniec. No dobrze, no już nie kiwaj, no ja ciągle cię widzę, jak ty kiwasz głową. Do sędziów podchodzisz po meczu, kiwasz głową, na konferencje prasowe kiwasz głową, no pokiwaj w pionie. No. Proszę. Nie, bo nie pokiwam w pionie, bo bo nie ma nastroju. Nie, bo nie jestem za... Nie, przegrywać też trzeba jakoś tam się nauczyć, no ja jeszcze nie umiem przegrywać. Ale cały czas mnie próbujesz z tymi sędziami gdzieś tam pociągnąć. Ja wiesz co, z tymi sędziami to ja mam wrażenie, że trzeba ten temat odpalić po prostu, żeby wrzucić do ognia ale dobrze, ja wiadomo, każdy trener gdzieś tam widzi jakieś błędy sędziów, tu próbuje, tam coś i tak dalej. A co, sędziowie nie trafili na minutę do końca do kosza? No właśnie. No. Sędziowie dali podanie w ręce do Łączyńskiego? Znaczy ja czekam na trenerów, nie wiem czy ty jesteś z tego pokolenia już albo tego, którzy o sędziach nie będą w ogóle mówić. Którzy po serii zwłaszcza, tak? Bo w czasie serii jeszcze coś właśnie, się kręci. No wiadomo, no, w czasie serii jest wszystko na gorąco, są różne reakcje i tak dalej, ale po raz kolejny powtórzę, nie przegraliśmy z sędziami, przegraliśmy z Anvilem, ale też przegraliśmy ze swoimi słabościami i z brakiem koncentracji w kluczowych momentach. No z tym przegraliśmy. A to, że sędzia nie zagwiże raz czy drugi, ja popełniłem parę błędów, każdy trener popełnia parę błędów, zawodnicy popełniają błędy i jak się zdarzy błąd sędziego, to nie może nas wyrzucać z meczu na 4 minuty. Dokładnie. Jesteśmy wyrzuceni z meczu na 4 minuty i nas nie ma. Dobre zakończenie w takim razie. 62 minuty Studia Adrom po rywalizacji Arki z Anvilem. Dziękuję Przemku. Dziękuję bardzo. Przemysław Frasunkiewicz. No to widzimy się jeszcze przed serią finałową. Na pewno coś ciekawego jeszcze zmontujemy. Do zobaczenia.